Z wielką przyjemnością witam Was na tym webinarze Boba Proctora. Z wielką przyjemnością przedstawiam Wam także Waszego gospodarza, Daniela Koniecznego. Daniel jest Polakiem i jest także liderem na rynku szkoleniowym i coachingowym. Jest także partnerem biznesowym Boba Proctora. Danielu, czy słyszysz nas? Witaj, Rebeko, jestem. Witaj. Bardzo dziękuję za przedstawienie mnie. Witam wszystkich na tym webinarze. Bardzo się cieszę, że jesteście, bo pokazujecie, że jesteście w stanie się zaangażować, poświęcając swój czas. Najważniejsze, że jesteście teraz z nami. Opowiem krótko moją historię, jak poznałem Boba. Znacie pewnie film Secret. Kiedy zobaczyłem Boba Proctora w tym filmie, oglądałem ten film wielokrotnie i wtedy zdecydowałem, że nie tylko chcę poznać tego człowieka, chcę zostać jego wspólnikiem. Dzięki zastosowaniu tej wiedzy, którą przekazywał mi w trakcie swoich programów i seminariów, udało mi się potroić moje dochody w ciągu kilku miesięcy i zapałałem chęcią dzielenia się tak wspaniałą wiedzą ludzi podobnych do Boba. Witam Cię, Bob. Witaj, Danielu. Wielka przyjemność dla mnie, że mogę z Wami być. Kiedy powiedziałeś o tym, przypomniało mi się, że bardzo podobną historię przeżyłem przed laty z Earlem Nightingale'em. Jeśli wiesz, czego chcesz, to w końcu to zdobędziesz. Taka jest zasada. Serdecznie witam wszystkich online i chciałbym Was poprosić, żebyście naprawdę otworzyli swoje umysły i posłuchali uważnie, ponieważ wokół jest wielu ludzi, którzy dzielą się pozytywnymi ideami, powtarzają, że zwycięzcy nigdy nie rezygnują, wygłaszają takie ładnie brzmiące zdania, które fajnie brzmią i wyglądają, ale kiedy się sięgnie głębiej, to nic za nimi nie stoi, nie ma rezultatów. Ja chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co moim zdaniem jest nieco inne. Ja tak naprawdę wiem, że to jest co innego. Wiem o tym, bo pracuję z tym materiałem już od 52 lat. 21 października minęło już 52 lata od momentu, w którym moje życie dramatycznie się zmieniło. Kiedy odkryłem, że jest możliwe, aby człowiek stworzył sobie swoją własną gospodarkę. Wychowujemy się w przekonaniu, że musimy akceptować gospodarkę taką, jaka ona jest, że kształtowanie gospodarki to zadanie dla rządów. Ale widzicie, świat się zmienia. I odkryjesz także, że ludzie się zmieniają i że ludzie zmieniają rzeczy. Chciałbym Wam w trakcie tej prezentacji, niedługiej, przedstawić pokrótce to, co będziemy robić w Warszawie 23 listopada. Wtedy spędzę z Wami cały dzień i krok po kroku przeprowadzę Was poprzez proces tego, jak dosłownie zmienia się rezultaty w swoim życiu. Wielu z Was pewnie wychowało się w przekonaniu, że aby osiągnąć sukces, trzeba mieć wysoki poziom inteligencji, wysokie IQ, świetne wyniki w nauce. Ja nie zgadzam się z tym. One na pewno pomagają, ale chcę Ci powiedzieć, że nie są niezbędne. Powiem Ci, jak ja się zetknąłem z tymi historiami, z tymi informacjami, co one mi dały, jakim szokiem dla mnie było to, że nagle moje rezultaty zaczęły się zmieniać i to w sposób dramatyczny, a następnie jak zacząłem tego wszystkiego uczyć i dlaczego zacząłem tego uczyć. Poproszę, abyś się teraz skupił na sobie, nie na kimkolwiek innym, bo zrozum, że to Ty jesteś w stanie stworzyć swoją gospodarkę. Ty jesteś w stanie to zrobić. Tu nie chodzi o nikogo innego, tylko o Ciebie. Chcę, żebyś myślał teraz o sobie. Skup się na sobie.
Widzisz, ja działam w oparciu o przekonanie, że każdy chce wolności. Myślę, że nie ma takiego człowieka, który nie chciałby być wolny. Jesteśmy stworzeniami duchowymi, a duch zawsze chce się wyrażać w pełni. W naszej naturze leży to, że chcemy być wolni. Chcemy mieć wolność finansową i wolność, jeśli chodzi o czas. Powiem ci, czego się nauczyłem z doświadczenia. Będziesz absolutnie zadziwiony tym, jak wiele wolnego czasu uzyskasz, kiedy nie będziesz się już musiał martwić o pieniądze. Czy wiesz, że 97% społeczeństwa przechodzi przez życie przez cały czas martwiąc się o pieniądze? Jak zdobędę pieniądze na to? Jak mam sprawić, żeby pieniądze zrobiły tamto? I ci ludzie nigdy nie rozumieją, w jaki sposób pieniądze do nas przychodzą. Działamy w oparciu o niewłaściwe zasady, o niewłaściwy zestaw zasad. Zostaliśmy zaprogramowani niewłaściwymi informacjami. 1% społeczeństwa rozszyfrował, na czym to wszystko polega, a wiele osób nawet nie wie, co robi. To może się wydawać dziwne, ale za kilka minut postaram się to wyjaśnić. Był taki wspaniały architekt, już nieżyjący, był także filozofem architektury, nazywał się Buckminster Fuller i powiedział: nie zmieniasz rzeczy, walcząc z istniejącą rzeczywistością. Zmieniasz rzeczy, budując nowy model, który sprawia, że dotychczasowy model staje się przestarzały. Zastanów się nad jego słowami, bo większość z nas wciąż stara się zmieniać to, co widzimy wokół, a to nie tak się robi. Nie robisz tego w ten sposób. Robi się to przy jak najmniejszym wysiłku i jak najkrócej, kiedy działamy zgodnie z pewnymi prawami, ale najpierw musimy te prawa poznać, abyśmy mogli działać zgodnie z nimi. Jeśli chcesz zmienić rzeczy wokół siebie, musisz stworzyć nowy model, który sprawi, że dotychczasowy model stanie się przestarzały. Widzisz, jak powiedziałem, 52 lata temu, 21 października, minęło 52 lata od momentu, w którym pewien człowiek spotkał się ze mną i zaczął mnie uczyć o czymś, o czym nie miałem pojęcia. Kiedy spotkał się ze mną, wcześniej nie zrobiłem w swoim życiu niczego, co miałoby wielkie konsekwencje dla mojej przyszłości. Miałem 26 lat. Miałem wtedy taką sobie pracę. W szkole nie radziłem sobie najlepiej, nie miałem zbyt dobrych ocen. Po dwóch klasach liceum zrezygnowałem ze szkoły. Nawet nie podejrzewałem, że mógłbym odnieść sukces, więc nigdy nie próbowałem. Ale on dostrzegł we mnie coś, czego ja nie widziałem w sobie. Powiedział mi: Bob, dam ci książkę. Powiedział: i chcę, żebyś się zaangażował wobec mnie, obiecał mi, że zrobisz wszystko, co będziesz w stanie zrobić, abyś zrozumieć i wykorzystać informacje w tej książce zawarte. Powiedział: człowiek, który napisał tę książkę, poświęcił całe życie na przestudiowanie życiorysów ponad 500 ludzi sukcesu. Jeśli on poświęcił całe życie na zbieranie tych informacji, to myślisz, że byłoby mądrze z twojej strony, abyś poświęcił resztę swojego życia, próbując zrozumieć i wykorzystać te informacje? To jest ta książka, którą mi dał. Ta książka wyjaśnia, w jaki sposób zacząłem zarabiać poważne pieniądze w roku 61. Jeśli posłuchasz uważnie, w tej chwili twoja podobna podróż może się właśnie zacząć, ponieważ za chwilę przedstawię kilka pomysłów i wtedy poproszę, żebyś podjął decyzję. Poproszę, żebyś podjął decyzję o tym, aby odłożyć wszystko, co robisz do tej pory, 23 listopada, czyli
za 2 tygodnie od soboty i abyś się przyłączył do mnie w Warszawie. Dał mi jeden dzień swojego życia. Ja za to dam ci to, co wtedy tamten człowiek dał mnie. Ja wiem, że pewnie jesteś zajęty, że masz jakieś zobowiązania. Zmień to. Otwórz swój umysł, a ja ci pokażę, jak możesz zmienić swoje życie. Zmiana jest dosyć prosta, kiedy rozumiemy. I oto, co ten człowiek wyjaśnił mi. To jest autor tej książki, Napoleon Hill. On poświęcił całe życie na zebranie i przygotowanie tych informacji. To jedna z najmocniejszych książek w dziedzinie rozwoju osobistego, jakie znajdziesz. Ja ten konkretny egzemplarz czytam od 52 lat. I spójrz na to. Istnieją dwie rzeczy, które musisz wiedzieć, aby zbudować bogactwo. Po pierwsze, musisz wiedzieć, gdzie jesteś. Po drugie, musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz. I wtedy musisz tam zacząć iść. To jest tak oczywiste i proste, że musisz się zapytać, dlaczego tak wielu ludzi utknęło. Jeśli to jest tylko tak, musisz wiedzieć, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Jeśli to jest takie proste, to dlaczego tak wielu ludzi utknęło gdzieś po drodze? Jeśli jesteś podobny do większości ludzi, to zapewne przeczytałeś ileś książek, byłeś już na iluś seminariów i wysłuchałeś iluś tam programów audio. Może obserwujesz jakieś drobne zmiany, ale nie widzisz takiej dużej, poważnej zmiany. Pewnie zastanawiasz się, czym to się ma różnić? Za chwilę ci pokażę, czym to się różni. Gwarantuję ci, że to jest coś innego. Widzisz, prawie każda książka, jaką przeczytałeś do tej pory, mówi ci, że problem jest tu, że nie masz celu, albo że niewłaściwie go ustawiłeś, albo że to jest nieprawidłowy cel. Ja myślę, że nie tutaj tkwi problem. Ja myślę, że problem leży tu. Że w tym, abyś wiedział, gdzie jesteś. Nie chodzi mi o to, gdzie jesteś fizycznie, ale gdzie jesteś mentalnie. Widzisz, ty i ja jesteśmy kontrolowani czymś, co nazywamy paradygmatem, sposobem myślenia. Jeszcze w 90. latach napisano książkę o paradygmacie, w której napisano, jeśli chcesz kształtować swoją przyszłość, musisz być gotów i musisz być w stanie zmienić swój paradygmat, swój sposób myślenia. Wiesz, co dziwne, zmieniłem swój paradygmat, choć nie zdawałem sobie sprawy z tego, co zrobiłem. Wszystko dzięki temu człowiekowi, który dał mi tę książkę. On sprawił, że musiałem się bardzo dobrze przyjrzeć sobie. I powiedział mi, spójrz na mnie, czy myślisz, że jestem szczęśliwym człowiekiem? Ja mówię, no tak, wyglądasz mi na szczęśliwego człowieka. A czy widziałeś, żebym chorował? Nie widziałem od dłuższego czasu, żeby chorował. Musiałem przyznać, że nie miałem zbyt wielu pieniędzy wtedy. Powiedział mi, Bob, wiesz co, jesteś chyba jedną z najbiedniejszych osób, jakie spotkałem w życiu. Zawsze jesteś bez pieniędzy. Był bardzo miły. Wtedy zarabiałem $4,000 rocznie, ale byłem winien 6,000. Popatrz, gdybym zebrał każdego centa, którego zarobiłem od 18 miesięcy i spłaciłbym wszystkie długi, to może wychodziłbym powoli na zero, ale nie miałbym z czego żyć. Powiedział mi, wiesz co, pokażę ci, w jaki sposób to zmienić. W ciągu jednego roku mój dochód doszedł do $175,000. Możesz powiedzieć, a czym się zajmowałeś? To tak naprawdę nie ma znaczenia, co robi. Ważne, jak to robić.
robisz. Ja sprzątałem wtedy biura. Zacząłem sprzątać jedno biuro i dostawałem $50 za miesiąc sprzątania jednego biura. Później zdobyłem kolejne biuro, za które dostawałem $65 miesięcznie. A w ciągu roku doszedłem do $175,000. W niecałe 5 lat sprzątałem prawie mnóstwo biur w Toronto, w Cleveland, w Chicago, a mój dochód doszedł do $1,000,000. Gdybyś mnie zapytał, co wtedy robiłem, powiedziałbym, sprzątam biura. Widzicie, wiele osób sprząta biura, ale nie robią tego, co ja robiłem. Ja bym powiedział, studiowałem książkę Myśl i Bogać się. Wiele osób może powiedzieć, że robi dziś to, co ja robiłem wtedy, ale ja wtedy zacząłem naprawdę myśleć o tym, co ja robię. Ja byłem... Uczyłem się, ale nie wiedziałem dlaczego wtedy. Byłem taką nieświadomą istotą. Wcale nie mówię, że jeśli masz zarabiać dużo pieniędzy, musisz być mądry. Ja zarabiałem już wtedy dobre pieniądze, ale nie sądziłem, że byłem bardzo mądry. Ciągle byłem... Ja miałem za sobą dwie szkoły, dwa miesiące liceum. Nie byłem w stanie zdobyć dobrej pozycji pracy. Zacząłem więc kwestionować niektóre rzeczy, w które wierzyłem. Później odkryłem, że wiele z moich przekonań było niewłaściwych. Wiesz, że na świecie jest wielu inteligentnych ludzi, którzy są bez grosza? Zauważyłeś, że są ludzie, którzy może nie tacy inteligentni, a jednak bardzo bogaci? Wiesz, że są ludzie, którzy mają wiele tytułów, i nie potrafią związać końca z końcem, a inni, którzy ledwo odróżniają lewą od prawą strony, ledwo piszą i czytają, a mają mnóstwo pieniędzy. Jak to się dzieje? Właśnie to chciałem poznać. Właśnie tego szukałem i to znalazłem. Mnie to zabrało 9,5 roku. Zacząłem słuchać tej płyty Earla Nightingale'a. Słuchałem jej raz za razem. I to mnie doprowadziło do innych nagrań Earla Nightingale'a. I wtedy zdecydowałem, że porzucę biznes sprzątający i będę pracował z Earlem Nightingale'em. To ja w roku 1968 z Earlem Nightingale'em i Lloydem Conantem. To było dawno temu. Pojechałem tam, bo chciałem odkryć, dlaczego się zmieniam. I właśnie to odkryłem. Wiecie, że na Florydzie jest psychiatra nazwiskiem John Mike. Wiecie, że on potrafił się nauczyć więcej jeden rok niż przez cztery lata medycyny. Do Toronto przyjechał pewien psychiatra z Arabii Saudyjskiej i też stwierdził, że w ten sposób nauczył się więcej przez 16 miesięcy niż przez 16 lat studiowania. Pokażę Ci, w jaki sposób działa nasz sposób myślenia. Po wielu latach badania tego, o czym mówili ci dwaj ludzie, odkryłem coś bardzo ważnego. Chcę Ci powiedzieć, jak nasz sposób myślenia kontroluje nasze życie. Twój sposób myślenia kontroluje Twoją percepcję, to jak widzisz różne rzeczy. Twój sposób myślenia kontrolujesz to, jak wykorzystujesz czas. Czy wiesz, że wszyscy mamy tyle samo czasu, a jednak rezultaty osiągamy zupełnie inne. A więc
to, co robimy w tym czasie, ma znaczenie. Twój sposób myślenia kontroluje twoją kreatywność. Wielu ludzi nie jest kreatywnych, choć tak naprawdę jesteśmy najbardziej kreatywnymi stworzeniami na tej planecie. Jesteśmy najwyższym poziomem stworzeń boskich. Twój sposób myślenia wpływa na to, jak jesteś skuteczny. Widzicie, ja zrobiłem... Mnie się udało zmienić sposób myślenia, choć nie wiedziałem, że to zrobiłem. Twój sposób myślenia kontroluje twoją produktywność. Powiem ci coś jeszcze. Kontroluje także twoją logikę. Twój sposób myślenia kontroluje także twoją zdolność zarabiania pieniędzy. Za każdym razem, kiedy coś zmienisz, zmiana zwykle bywa chwilowa i później wracasz do miejsca, w którym byłeś. Wiem, że w Warszawie jest bardzo dużo seminariów, jest ich bardzo wiele wszędzie, gdzie podróżuję. Byłem w południowej Ameryce, na północnej Ameryce, byłem w Europie, w Azji i wszędzie, gdzie jeżdżę, mówię, rozmawiam z wieloma osobami, a oni mówią, wreszcie znalazłem odpowiedź, bo widzisz, możesz to studiować, zasady sukcesu, ale jeśli nie zmienisz myślenia, będziesz się tylko oszukiwał. Wiesz, że powinieneś być lepszy, znasz zasady, ale nie zmieniasz się na lepsze. Widzisz, jedna część tego wszystkiego to jest zbieranie informacji. Ale druga część, twój sposób myślenia kontroluje twoje zachowania. Kiedy zmieniasz sposób myślenia, zaczynają działać prawa. To wcale nie znaczy, że ty się bardzo zmieniasz, ale jesteś w stanie się zmienić. I powiem ci coś jeszcze. Chcę, żebyś sobie wyobraził, jak całe twoje życie może się zmienić. Jeśli zaczniesz się poprawiać w którymkolwiek z tych obszarów. Jeśli zarabiasz 100 tysięcy rocznie, to tylko dlatego, że nie wiesz, jak zarabiać 100 tysięcy miesięcznie. Pomyśl o tym. Wyobraź sobie, że stałbyś się o wiele bardziej efektywny w wykorzystywaniu czasu. Wyobraź sobie, że twoja percepcja by się zmieniła, twój sposób postrzegania wszystkiego wokół. Twoje całe życie wtedy by się zmieniło. I ta zmiana byłaby ogromna. Ale powiem jedno. Ta zmiana nie tylko będzie ogromna, ona będzie stała. Widzisz, w 1961 roku, kiedy zacząłem się zmieniać, od tamtego momentu już nigdy nie wróciłem. Moja zmiana była trwała. Chciałbym, żebyś sobie wyobraził, jak twoje życie by się zmieniło, jeśli zacząłbyś inaczej wykorzystywać czas. Czy masz pojęcie, jak bardzo to by zmieniło twój poziom dochodu? Gdybyś zmienił tylko tę jedną rzecz, to jak wykorzystujesz swój czas. Jeśli rozmawiałbyś z kimkolwiek, kto mnie zna, to powiedziałby ci, że ja osiągnąłem wiele w krótkim czasie. Nauczyłem się, jak być bardziej skuteczny. Jest mnóstwo programów, które cię uczą, jak zarządzać czasem. Ja ci powiem coś takiego. Czasem nie da się zarządzać. Jedyna rzecz, jaką możesz zarządzać, to działanie. A jeśli zarządzasz działaniem, zmienia się także twój dochód i to na zawsze. Twoje życie naprawdę się zmieni. Gdy pracujesz nad umysłem, a umysł to jest jedna z najpotężniejszych rzeczy w tym wszechświecie, wiesz, że zmiana jednego działania może zmienić twoje roczne przychody w miesięczne. Ja ci pokażę, w jaki sposób to się może tobie zdarzyć, ale to ty musisz podjąć decyzję, że chcesz się zmienić i
I jedną z tych decyzji będzie to, że pojawisz się w Warszawie na tym seminarium, bo tam podam ci klucz do tego, jak masz zmienić swój sposób myślenia. To jest coś, czego nie znajdziesz w innych książkach i programach. Dr. J.B. Ryan powiedział, że umysł jest jednym z najwspanialszych rzeczy, jaką stworzono. Miał rację. Czy można zmienić swój sposób myślenia? Tak. Gdyż kiedy zaczynasz rozumieć, jak to robić, to właśnie wtedy rodzi się nadzieja w tobie. Powiem ci, jeśli masz nadzieję, masz możliwości. Właśnie. Masz możliwości, opcje. Masz do wyboru różne rzeczy. Możesz stworzyć sobie wiele źródeł dochodu. Takie, które będą pracowały dzień i w nocy. Powstaje pytanie, które będziesz sobie stawiał, a ja na nie odpowiem. Oto pytanie. Czym jest sposób myślenia? W jaki sposób tworzymy swój sposób myślenia? I jak się zmienia sposób myślenia? Zastanów się nad tym, są takie rzeczy, które wiesz, jak zrobić. I wiesz, że gdybyś to zrobił, to twoje rezultaty by się poprawiły, a jednak tego nie robisz. Wiesz, jak to robić, ale tego nie robisz. Wiesz, że to by ci dało większą skuteczność, ale tego nie robisz. Może kiedy byłeś dzieckiem, mama ci powiedziała, dlaczego to zrobiłeś? Zrobiłeś coś, czego nie miałeś robić, zrobić i powiedziałeś, nie wiem. Jak to nie wiesz? No wiem, ale no, nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Nie wiem. Pokażę ci, dlaczego robisz te rzeczy. Pokażę ci, dlaczego robisz to, co robisz. Pokażę ci, w jaki sposób myślenia się tworzy. Jesteś zaprogramowany od momentu poczęcia. Pokażę ci, jak zmieniać sposób myślenia. Kiedy się tego nauczysz, będziesz mógł zacząć stawać się osobą, którą chcesz się stać. Jest takie zdjęcie kotka, który chce się stać lwem. Pokażę ci, jak takie rzeczy się robią. Myśl o tym do 23 listopada. Jak możemy zmienić swój sposób myślenia? Chciałbym, żebyś tam przyjechał z tym pytaniem w głowie. A kiedy znajdziesz odpowiedź, nagle świat będzie ci się wydawał zupełnie inny. Posłuchaj teraz przez moment. Mówi się, że ci, którzy się uczą, posiądą ziemię. Pokażę ci, jak się stać uczniem. To jest metafora tego, żeby być szczęśliwym, zdrowym i bogatym. Ludzie, którzy są bardzo wykształceni i mądrzy, starają się radzić sobie ze światem, który niestety już nie istnieje. Ja siedzę w tej chwili w moim domu w Toronto i nadaję na cały świat. I ten świat się zmienił. Niektórzy z tych uczonych jeszcze o tym nie wiedzą. Postawiają sobie cele, aby robić coś, co już znają. A to nie ma sensu. Nie ma sensu robić, starać się robić tego, co już znasz. To nie ma sensu. Ja cię nauczę, jak wyjść poza swoje ramy. Jak zdobyć nową skórę dla siebie. To my wejdziemy na wyższy poziom, gdyż to, czego się boisz,
skrywa dla ciebie wielki skarb. Pokażę ci, jak możesz stworzyć to, czego naprawdę chcesz, jak możesz robić to, co naprawdę chcesz zrobić. Ty już może wiesz tak, ale później będziesz wreszcie gotów to zrobić. To będzie najpiękniejsze. You see, most people are extras in their own movie. They're looking at somebody else and saying, gosh, I wish I could do that. Osób jest takim jakby dodatkiem w swoim własnym filmie. Patrzą na innych i mówią, ach, chciałbym coś tak. My zaczniemy od tego, co naprawdę chcesz robić. Ja naprawdę jestem dobry w pokazaniu ci, jak możesz zdobyć to, czego naprawdę chcesz. Ja uczę się tego i stosuję to od 52 lat. Mam w tej chwili więcej energii niż większość dwudziestokilkulatków, a to dlatego, że nauczyłem się dobrze wykorzystywać mój potencjał i pokażę ci, jak to się robi. Ten świat istnieje po to, by zwyciężyć. Jeśli chcesz mieć to, czego chcesz, to musisz skończyć z fantazjami. Pokażę ci, jak zmienić fantazję w teorię, a teorię w fakt. To są rzeczy, których większość ludzi nie rozumie. Większość ludzi marzy o tym, co myślą, że są w stanie zrobić. A my pójdziemy o wiele wyżej. Pokażę ci, jak zdobyć to, czego chcesz. Musisz to najpierw zobaczyć w swoim umyśle. Kiedy zrozumiesz to, co ci pokażę 23 listopada, to uwierzysz, że możesz to zrobić i wtedy zaczniesz robić to. Człowiek wspinający się na górę nie wie, jak się tam powspinać, ale po prostu wie, że tam musi wejść. Nie wie, co się wydarzy, kiedy postawi następny krok, ale po prostu wie, że wspina się na tę ścianę z lodu. Człowiek nazwiskiem John Kennedy zapytał doktora von Brauna, czego będzie trzeba, żeby wysłać bezpiecznego człowieka na Księżyc i z powrotem. Nie wiedział, jak to zrobić. Powiedział, potrzeba nam tylko woli, by to zrobić. Przecież 23 pokażę ci coś na twój temat, coś, co tkwi w twoim umyśle uśpione od lat, a ja ci pokażę, jak obudzić tego geniusza, który w sobie masz, jak sprawić, żeby swój sposób myślenia przestał ci przeszkadzać, jak masz wyjść ze swojego pudełka. Widzisz, mówi się, że lepiej grać bezpiecznie, niż później żałować. To nieprawda. Wcale nie lepiej jest grać bezpiecznie, a później nie żałować. Lepiej jest ryzykować. Jeśli masz wydać ostatni grosz, żeby przyjechać na to seminarium albo pożyczyć nawet, to zrób to. Pomyśl przez moment. Napoleon Hill powiedział, jakże inną historię ludzie mieliby do powiedzenia, gdyby przyjęli konkretny cel i bronili tego celu tak długo, aż stanie się dla nich wszechogarniającym sensem istnienia. Wyjdziesz z tego seminarium, rozumiejąc naprawdę, co Napoleon Hill miał na myśli. Zdradzę ci jeden z sekretów, jak mieć to, co chcesz, to, czego chcesz. Pokażę ci, jak się podejmuje decyzje. Pokażę ci, że te linie reprezentują poziomy wibracji. Każda linia reprezentuje poziom wibracji. Poziom wibracji jest znany bardziej jako częstotliwość. Ja w tej chwili wysyłam mój głos w pewnej częstotliwości. Jest jeszcze coś. Myślisz w pewnych częstotliwościach. Zobacz, wyobraź sobie, że te chmurki reprezentują twoje myśli. Twoje myśli na pewnej częstotliwości w rezultacie dają ci pewne rezultaty namacalne. Ale ty sobie myślisz, nie chcę takich rezultatów, chcę takie rezultaty. A w takim razie musisz podjąć decyzję, aby zrobić to, co musisz zrobić. Ale nie wiesz, jak to się stanie.
Pewnie w przeszłości też tak myślałeś. Zrobię to, jak tylko będę miał na to pieniądze. Albo zrobię to, jak tylko znajdę jakąś możliwość. Albo zrobię to, jak tylko małżonek mi na to pozwoli. Albo zrobię to kiedyś. Musisz się zdecydować, że zrobisz to, zanim będziesz wiedział, jak to zrobić. Nie musisz wiedzieć, jak. W sekundzie, w której podejmiesz decyzję, twoje myśli wejdą na inny poziom częstotliwości. Jeśli będziesz jasno wiedział, to robię. W 63 nie wiedzieli jeszcze, jak polecą na Księżyc. Bracia Wright też nie wiedzieli, jak popilotować, oderwać samolot od Ziemi. Nie musisz wiedzieć, jak osiągnąć swój cel. Musisz tylko wiedzieć, musisz podjąć decyzję, że to robisz. I w tym momencie wchodzisz na odpowiedni poziom częstotliwości myślenia. Bo są takie poziomy częstotliwości, które zaprowadzą cię do twojego celu. To właśnie w ten sposób podejmujesz decyzję. Pomyśl.